Poprzednia władza była władzą arogancką, władzą, która nie dbała o ludzi. No, żeby naprawdę stawka godzinowa wynosiła 2, 3, 4, 5 zł, bo to w zależności tam od różnych sytuacji, a w tej chwili wynosi 27. Warszawa nie ma żadnych władz, które by zarządzały Warszawą. Zaproponowałem mu w piąteczek, pan chce rozmawiać, proszę bardzo, jeden na jeden w koszykówkę sobie możemy pograć. Bo... Sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Jacek Prusinowski. I będzie z nami Jacek Prusinowski, ale za chwilę, dlatego że paraliż komunikacyjny dzisiaj w Warszawie to znak, że wybory się zbliżają. Chyba o to chodzi, drodzy Państwo. I Jacek Prusinowski w drugiej części programu już będzie na tym miejscu, ale żeby Państwo nie musieli czekać i żeby nie musiał czekać nasz gość Karol Plewa. Dobry wieczór naszym widzom i dobry wieczór pierwszemu gościowi Wieczornego Ekspresu, Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Też pan chyba doświadczył tego paraliżu komunikacyjnego w drodze, ale udało się na czas dotrzeć. Kilkakrotnie stałem w korkach. Ja bym tylko sprostował, że ten paraliż nie jest związany z wyborami, on jest ciągły. No przecież paraliż komunikacyjny w Warszawie to jest coś, co jest każdego dnia. Czyli związany z tym, kto rządzi Warszawą. No od 17 lat rządzi Platforma Obywatelska i tego problemu nie potrafiła rozwiązać, nawet go pogłębia. Panie ministrze, wczoraj debata w Telewizji Polskiej z udziałem i premiera Morawieckiego, i Donalda Tuska. Jeszcze emocje, zdaje się, nie opadły. Dlaczego to premier Morawiecki reprezentował Prawo i Sprawiedliwość, a nie Piotr Gliński, jedynka partii rządzącej w Warszawie? No jest premierem, jest jednym z dwóch liderów politycznych naszej formacji. Taka była decyzja sztabu. Ja akurat w tym czasie byłem w samolocie, wracałem z Paryża, gdzie miałem też ważne sprawy zawodowe, więc nie można być w dwóch miejscach naraz. Ale nie żałuje pan, że to nie pan nie, absolutnie. Ja mam zaufanie do pana premiera. On jest doskonały, także zresztą potwierdził to wczoraj w debacie. I to były celne zagrywki z tą dwuzłotówką wręczoną podobno po debacie Donaldowi Tuskowi. No mam nadzieję, że Polacy będą to pamiętali. Zresztą Polacy pamiętają, no, że tak tyle wynosiły podwyżki emerytur, tyle wynosiła niewiele więcej stawka godzinowa. To są rzeczy tak oczywiste, że mam nadzieję, że ta pamięć jest wśród ludzi. No. Poprzednia władza była władzą arogancką, władzą, która nie dbała o ludzi. No, żeby naprawdę stawka godzinowa wynosiła 2, 3, 4, 5 zł, bo to w zależności tam od różnych sytuacji, a w tej chwili wynosi 27, no to jest pewna różnica jednak, znaczy nie tylko pewna. No to jest także różnica godnościowa. No nie można ludzi skazywać na niewolniczą pracę za pieniądze, z których się trudno utrzymać nawet. Kolejna kadencja, znaczy nie kolejna, bo teraz rządzi Prawo i Sprawiedliwość, ale powrót do władzy Donalda Tuska to jest powrót Polski bezrobocia? Żadnego powrotu na szczęście do władzy Donalda Tuska nie będzie, ale gdyby, political fiction możemy sobie stworzyć, gdyby tak było, to oczywiście, że to się wszystko zawali, bo ci ludzie nie są samodzielnymi politykami. Formacja pana Tuska jest związana w dużej mierze z oczekiwaniami europejskimi czy niemieckimi na to, co się w Polsce dzieje. Zresztą z tą arogancją niemiecką niestety mamy do czynienia, z tym wymuszaniem zmiany w Polsce politycznej. Nie będzie tej zmiany. Niemcy muszą się przyzwyczaić, że mają tutaj równoprawnego partnera w sprawach europejskich, a nie jakieś podległe państwo, którym sobie można dysponować jak się chce. To, że Niemcy zapomnieli o II wojnie światowej, to nie znaczy, że nie będziemy im o tym przypominali. Oni się nie rozliczyli jeszcze na przykład z II wojny światowej. Ale wymieniali wczoraj kandydaci biorący udział w tej debacie takie miejsca w Polsce, jak na przykład Szymon Hołownia wymienił Szydłowiec, gdzie to bezrobocie wcale nie jest takie niskie, więc to nie tak chyba, że Prawo i Sprawiedliwość wszędzie wyeliminowało bezrobocie. Nie wiem, czy pan Hołownia kiedykolwiek był w Szydłowcu i czy on ma jakiekolwiek pojęcie o tym, co mówi, bo
z obserwacji jego prób wejścia na scenę polityczną raczej jest więcej no, takiego cierpkiego humoru niż czegoś konkretnego. Jesteśmy jedyną formacją polityczną, która udowodniła, że można dla Polaków realizować dobre projekty i to w sferze zarówno społecznej, socjalnej i w sferze solidarnościowej i także w sferze obronnej czy tożsamościowo-kulturowej. Ja bardzo chętnie o kulturze. Nasi poprzednicy w sprawach kultury podnieśli białą flagę, kompletnie nic praktycznie nie robili, nie budowali ani muzeów w Polsce takich, jakie powinny być budowane dla wzmocnienia naszej wspólnoty politycznej, bo ludzie często pytają, tak, te muzea są fajne, chodzimy, jest duża frekwencja, ale po co są muzea? No między innymi po to, żebyśmy byli wspólnotą, która jest zintegrowana i która będzie miała siłę duchową do stawiania czoła wyzwaniom, które współczesny świat niesie, a mamy coraz więcej tych wyzwań. Wojna na Ukrainie, w tej chwili wojna w Izraelu. Świat współczesny nie jest światem bezpiecznym, więc tym bardziej wspólnoty narodowe muszą się integrować i nie mogą się dzielić. No, Tusk Polskę dzielił cały czas, to jest szalenie nieodpowiedzialne i niebezpieczne. To bardzo osłabia nas jako naród, jako państwo. Ma pan świadomość, panie ministrze, że Warszawa to jest trudny teren dla Prawa i Sprawiedliwości, że tutaj jednak Platforma Obywatelska wiedzie prym? Czy coś się zmienia i tym razem będzie inaczej w tych wyborach? Mam nadzieję, że będzie inaczej. Przekonanie. Przede wszystkim, panie redaktorze, powiedzmy sobie jasno. Warszawa nie ma żadnych władz, które by zarządzały Warszawą. No, na to wskazuje wszystko to, co się dzieje w mieście. Kompletne dysfunkcje komunikacyjne. No, do tego stopnia właśnie, że redaktor nie mógł przyjechać do pracy, nie mógł zdążyć. Ja dzisiaj dwukrotnie stałem w korkach wielogodzinnych. No, trudno, no, takie życie, ale my się nie chcemy na to godzić, ponieważ jest oczywiste, że gdyby zrealizowano plany jeszcze Lecha Kaczyńskiego, później wielokrotnie potwierdzane i zapowiadane przez władze Platformy Obywatelskiej, czyli budowę obwodnic, budowę mostów, budowę tras, które nie są do tej pory zbudowane, a powinny być, podziemnych parkingów. Gdyby zbudowano więcej linii metra, a drugiej nawet nie zbudowano, mówi się o 5 liniach, kiedy oni drugiej przez 40 lat nie zbudowali. To jest po prostu skandaliczne. Żadnej dużej inwestycji w obszarze sportu. Czy mamy halę sportową, gdzie można by grać w siatkówkę na poziomie Mistrzostw Świata? Przecież takie imprezy Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w Polsce są organizowane, prawda? Kilka było. Ani razu w Warszawie, raz na Stadionie Narodowym, no nie dawało się. Bo nie ma hali sportowej, sprawdził, że jest zaraz w stolicy Polski. Sala koncertowa w stolicy Polski. Jest duża sala koncertowa, zna pan jakąś? No jedna jest stara, Stadion prawda? Stadion Narodowy się zamienia czasami w takie sale. No tak, gdzie zresztą akustyka nie jest najlepsza, być może na popowe jakieś koncerty, ale to nie jest sala na przykład dla muzyki poważnej, symfonicznej. No, każda stolica szanująca się w Europie czy na świecie ma takie sale koncertowe, gdzie można to grać. No, mamy teatr wielki zbudowany w 60-tych latach, prawda? Ta władza nie potrafi nic zrealizować. Wielkie inwestycje obiecywane od lat, pan Trzaskowski w kampanii obiecywał Skrę. Widział pan, jak Skra wygląda? Wygląda tak, jak wyglądała. No. Kilkanaście hektarów w środku miasta, czy nie, kilkadziesiąt być może, które nie są zagospodarowane, nie są zrobione. Stegny, my teraz pomagamy, bo wreszcie złożyli projekt, ale przecież tam też jeszcze nic nie zrobiono. Tor Orła, ja mówię o sportowych rzeczach. Żadne wielkie muzeum przez miasto nie zostało zbudowane w ostatnim czasie. A dzisiaj też żeśmy mówili o ważnej sprawie z ministrem Budą. Wie pan, dlaczego ceny mieszkań w Warszawie są takie wysokie? Między innymi dlatego, że miasto jest miastem deweloperów. Tu deweloperzy dyktują ceny mieszkań, ponieważ nie ma żadnej polityki miejskiej dotyczących mieszkań komunalnych. W Wiedniu, w bogatym Wiedniu jest inaczej, bo 40% mieszkań wiedeńskich to są mieszkania komunalne, które między innymi zostały wybudowane przez miasto. A my mamy program, nasz rząd ma program dopłat.
na to budownictwo społeczno-komunalne. 80% możemy dopłacać, ale miasto nie składa wniosków. Złożył wnioski burmistrz w dzielnicy Praga Północ, on jest z Pragi, akurat z naszej formacji, no, dlatego złożył i przygotował tę inwestycję, bo jest po prostu normalnym burmistrzem, który dba o swoich mieszkańców. I w tej chwili tam jest budowany blok na 72 mieszkania komunalne. 1/3 kolejki zostanie skrócona przez tą jedną inwestycję, przygotowaną szybko, sprawną. W ciągu roku można to zrobić. 17 milionów dopłaty z rządu na 21 inwestycji. Dlaczego Trzaskowski nie realizuje polityki budowy mieszkań komunalnych w Warszawie? Panie ministrze, a propos mieszkań, to Prawo i Sprawiedliwość kojarzy się też z programem Mieszkanie Plus, który nie do końca chyba wypalił. Tak, wolelibyśmy, żeby on lepiej wypalił, ale po pierwsze, i tak wybudowaliśmy więcej mieszkań za naszych czasów niż nasi poprzednicy i to jest też fakt. Natomiast w tej chwili wprowadzamy kolejne programy, jak chociażby kredyt ten 2%, bo no, nie opuszczamy rąk. No, jeżeli jakieś rzeczy nam gorzej wychodzą, to próbujemy to naprawiać i w tej chwili ten kredyt 2% ma olbrzymią popularność. To jest na pierwsze mieszkanie, dlatego to powinno, tak jak dzisiaj minister Buda to doskonale tłumaczył, z jednej strony mamy dla tych, którzy pierwsze mieszkanie chcą i mogą, ten kredyt 2%, no bardzo korzystny i bardzo wielu jest chętnych, a z drugiej strony powinny być wielkie programy samorządowe budowania mieszkań komunalnych i my jesteśmy w stanie, bo obecnie mamy 2 miliardy przeznaczone na wsparcie samorządów, ale możemy więcej. Premier Morawiecki stwierdził, to jest priorytet dla nas i może rząd więcej dopłacać, tylko żeby samorządy, zwłaszcza te duże samorządy, które są w rękach PO, składało więcej wniosków i wtedy moglibyśmy wybudować naprawdę to mieszkalnictwo komunalne na wynajem dla ludzi, którzy no po prostu potrzebują tych mieszkań, a przede wszystkim to zrównoważy ceny, obniży cenę, ponieważ deweloperzy nie będą dyktowali cen, bo będą mieli konkurencję, rynek będzie inaczej wyglądał. Niestety w Warszawie jest inaczej. To jest miasto deweloperów. Panie ministrze, na pewno dotarła dzisiaj do pana ta informacja, która wieloma osobami wstrząsnęła. Dymisję na szczycie polskiej armii generał Andrzejczak i generał Piotrowski. Mamy poważny kryzys w polskiej armii chyba. Nie mamy żadnego kryzysu. Na szczęście wiadomo było, że tam nie ma chemii, bo ten problem już jest przecież od kilku miesięcy, ponieważ no, jaka jest geneza tego, to nie mówić, bo to nie mój resort. Ja nie mogę się wtrącać do takich poważnych spraw. Natomiast było wiadomo od dawna, że tam chemii nie ma i to prędzej czy później musi być rozstrzygnięte. Dziwię się, że panowie generałowie kilka dni przed wyborami podjęli taką decyzję o dymisji. To nieodpowiedzialne. Ale już dzisiaj, nie wiem, trudno mi oceniać, bo nie znam szczegółów. Znam obu panów osobiście, bo kiedyś byliśmy na Monte Cassino razem. Miałem o nich dobrą opinię, ale to jest tylko opinia, wie pan, no, z pobytu wspólnego jako funkcjonariusze polskiego państwa, jako urzędnicy państwowi z różnych resortów. Czciliśmy naszych żołnierzy na Monte Cassino, uczestniczyliśmy razem w takim nawet rajdzie, przyszliśmy drogą zdobywców. To też nasza inicjatywa wspólna wojska i Ministerstwa Kultury, Fundacji Narodowej. Ale wracając do tego, są powołani nowi dowódcy, jest stabilna sytuacja. Pan prezydent i premier Błaszczak panują nad sytuacją. Zapewniam państwa, że nie ma żadnego kryzysu. To politycznie ktoś próbuje kilka dni przed wyborami podgrzać atmosferę. Polska jest bezpieczna, Polska rozwija swoją armię i nie ma żadnego zagrożenia. No Donald Tusk też wystosował dzisiaj taki apel do generałów. Myśli pan, że Donald Tusk też próbuje tę sytuację wykorzystać politycznie? Ośmiesza się po prostu, bo nie jest żadnym liderem. Jakim jest liderem, jakie ma nerwy, to wczoraj pokazał w tej debacie. Jak to się mówi, tonący brzydko się chwyta. No, próbuje podgrzewać sytuację dotyczącą obronności. W sytuacji, kiedy mamy wojnę za granicą, kiedy jest ta wojna, kryzys w Izraelu, naprawdę no, kolejną sobie kulę w kolano strzelił chyba. Ten pan ma niesamowity talent do następowania na grabie. Niech on się nie dotyka wojska, bo on polskie wojsko rozbrajał i
akceptował ten obłędny pomysł na to, żeby bronić się na linii Wisły, tak? Żeby oddać pół Polski, czyli pół Polski okupowana, a druga pół ostrzeliwana z tego terenu okupowanego. No, wariaci po prostu. I on mówi o wojsku. Jeżeli Donald Tusk wróci do władzy, to dotknie się nie tylko wojska, tylko dotknie się wielu kwestii. Na razie te sondaże są bardzo wyrównane, panie ministrze, i nie widać takiej miażdżącej przewagi Prawa i Sprawiedliwości. Donald Tusk nigdy już nie wróci do władzy w Polsce. Polacy nie wybiorą człowieka tak niepoważnego. To jest facet, który jak był premierem, jak wiemy, rządził 3 dni w tygodniu, nic nie robił, nie rozwiązywał żadnych problemów. Powiedział, że będzie obniżał podatki, 20 parę razy podniósł podatki. Myśmy obniżyli wszystkie podatki, a zwiększyliśmy wzrost gospodarczy. No to naprawdę nie ma co porównywać. No, to, że ma wsparcie elit zachodnich, to, że ma wsparcie postkomunistów, to jeszcze o niczym nie przesądza. Polacy nie wybiorą Donalda Tuska. Do widzenia, panie Donaldzie. Niech pan jeszcze tylko rozliczy się z tego wszystkiego, co pani Angela Merkel panu załatwiła tam. Panie ministrze, od kilku dni wszyscy zadają sobie pytanie, dlaczego nie udało się zapobiec wojnie w Izraelu. Wszyscy mówią o tym, że jednak ten wywiad izraelski nie okazał się tak perfekcyjny, jak to wszyscy o nim myśleli. Jakie kroki planuje Polska w związku z tym, z tą sytuacją, jaka rozgrywa się w Izraelu w tym momencie? No, wymaga pan ode mnie odpowiedzi na pytanie, na które gdybym nawet znał odpowiedź, to nie mógłbym panu jej podać, bo to jest zupełnie oczywiste. Sprawy bezpieczeństwa to są sprawy bardzo delikatne i tu musimy być wstrzemięźliwi w informowaniu. Tak, myślę, że cały świat był zaskoczony tą sytuacją. Tym bardziej musimy zdawać sobie sprawę, że zło na świecie istnieje, że Putin jest aktywny w wielu miejscach na świecie i pewnie nie tylko on. I musimy być skonsolidowani i wierzyć tym politykom, którzy są politykami twardymi i zawsze będą bronić polskiego interesu i dbać o polski interes, tak jak myśmy go zabezpieczyli w ostatnich latach. Mamy 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich na polskiej ziemi, mamy patrioty, mamy hajmarsy. Warszawa, notabene, kilka dni temu była informacja, że jest też chroniona przez system Patriot. To są najnowocześniejsze systemy obrony, a widzimy, że świat współczesny jest szalenie groźny, że takie państwo jak Izrael, prawda, który był zawsze stawiany jako przykład doskonałego zintegrowania wewnętrznego, jeżeli chodzi o kwestie obrony, no bo on jest zagrożony z wszystkich stron w każdej chwili, no okazał się bezradny wobec tego pierwszego etapu, więc to tym bardziej powinno nas wszystkich kierować ku myśleniu zintegrowanemu i władza w Polsce powinna być w rękach ludzi odpowiedzialnych, nie chłopaczków w krótkich majtkach, którzy biegają za piłką. Czy to jest nasza wojna, panie ministrze? Pytam o tę wojnę w Izraelu, dlatego że wielu ekspertów mówi, że nie można jej komentować, nie patrząc też na to, na wojnę Rosja-Ukraina. No, te sprawy bywają połączone. Ja nie odpowiem panu, czy to jest nasza wojna, w jakim sensie jest nasza wojna. Na szczęście jest to wojna trochę dalej oddalona od naszych granic, ale jest to bardzo poważna sytuacja, kryzys światowy na pewno. I powinniśmy być czujni i odpowiedzialni. My, co jest najważniejsze, zabezpieczyliśmy w ciągu ostatnich lat interes Polski, jeżeli chodzi o obronność, czego nasi poprzednicy nie robili. Rozbrajali armię, no niech pan porówna liczebność naszych armii, uzbrojenie już w tej chwili, nawet nie licząc tego uzbrojenia, które już jest zamówione i zapłacone i będzie za chwilę. Już jesteśmy w tej chwili bardziej bezpieczni, a przede wszystkim mamy na polskiej ziemi 10 tysięcy żołnierzy NATO, prawie 10 tysięcy Amerykanów. Oni zresztą się uczą polskiej historii. Mamy taki program z Polską Fundacją Narodową, Zwiastun, gdzie ponad 3,5 tysiąca tych żołnierzy zwiedziło polskie muzea, miejsca pamięci, uczestniczyło w polskich obchodach różnych świąt na przykład. Uczą się polskiej historii poprzez praktykę. To pięknie integruje. No, musimy być zintegrowani.
z najsilniejszą armią świata, a jednocześnie musimy budować naszą własną armię. Naprawdę, my jesteśmy skoncentrowani na realizacji naszej racji stanu, naszych interesów w sytuacji, kiedy no, świat współczesny no, właśnie takie niespodzianki niesie. No, przecież to jest no, wstrząsające informacje z Izraela przychodzą. Chce pan pozostać ministrem kultury, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra kolejne wybory? Panie redaktorze, w ogóle o tym nie myślę. My pracujemy zadaniowo. My mamy w tej chwili jako podstawowe zadanie wygrać wybory, a jednocześnie prowadzić resort do momentu, kiedy jesteśmy za niego odpowiedzialni. Ja prowadzę te dwie rzeczy równolegle i w pełni, mam nadzieję, się z obu tych obowiązków wywiązuję. Ale na pewno jest jeszcze wiele wizji ministra Glińskiego dotyczących kultury, które nie zostały zrealizowane w tych dwóch kadencjach Prawa i Sprawiedliwości. To jakie są plany dotyczące kultury na tę kolejną kadencję? Zawsze coś takiego jest, ale one są zapisane i są ogłoszone w naszym programie. One są, tam jest dość dużo na temat kultury, z czego się bardzo cieszę. I tam jest wiele rzeczy, które zapowiedzieliśmy. Na przykład, to na pewno dla wszystkich jest oczekiwane od dawna, zwłaszcza seniorzy o to pytali, darmowe bilety do narodowych instytucji kultury i muzeów dla dzieci, młodzieży, seniorów, rencistów najprawdopodobniej od połowy przyszłego roku. Myśmy to zapowiedzieli na 8 lat. Moglibyśmy to zrealizować teoretycznie, żeby być słownymi, w 8 lat, no ale chcemy to zrobić wcześniej. Ja już mam w budżecie mniej więcej połowę pieniędzy na to, więc od połowy roku, poza tym to trzeba systemem przygotować, bo to nie może być tak, że prawda, otwieramy nagle wszystkie instytucje kultury narodowe dla tych kategorii zwiedzających, tylko przygotować trzeba pewną pulę biletów, system także rezerwowania wejściówek, ale zrobimy to, bo to trzeba zrobić. Po pierwsze trzeba zachęcać młodzież wszystkimi sposobami, między innymi ten fajny program, świetny program, fajny, bo to młodzież może słucha i młodzież w tym uczestniczy, program Poznaj Polskę, czyli dofinansowanie do wycieczek dla wszystkich, żeby nie było poszkodowanych w klasie, że kogoś nie stać, prawda, i zostaje, żeby cała klasa mogła wyjeżdżać i zwiedzanie najciekawszych miejsc w Polsce, jeżeli chodzi o zabytki, jeżeli chodzi o muzea. My właśnie po to robimy w naszym resorcie, żeby pan minister Czarnek mógł dzieciaki wysyłać ze szkół w ramach tego programu. Notabene tydzień temu chyba spotkałem taką wycieczkę w jednym miejscu przed muzeum, jak wychodziłem właśnie z jakiegoś, ze swoich obowiązków. Panie nauczycielki dzieciakami podbiegli i mówią, a my wchodzimy za 10 minut, wchodzimy, bo to wszystko jest umawiane. Bardzo przyjemne to jest i naprawdę to jest dla nas wszystkich. Więc dzieciaki muszą korzystać, dlatego darmowe bilety, a seniorom trzeba pomóc, bo seniorzy to są nasi wspaniali klienci, że tak powiem, uczestnicy kultury. Korzystają, no ale trudno, żeby co tydzień czy nawet częściej chodzili do naszych muzeów, skoro trzeba wykupywać bilety, więc wprowadzimy darmowe bilety. To na koniec. Donald Tusk wzywa do debaty w innym miejscu niż TVP, wzywa prezesa Kaczyńskiego. Powiedział to na koniec tej wczorajszej debaty w TVP. Na miejscu prezesa Kaczyńskiego, jakby pan odpowiedział liderowi Platformy? Ja już odpowiedziałem na Twitterze, natomiast wie pan, mnie to przypomina taką scenę, jak chuligan wpadł na podwórko, zaczął się rozpychać, dostał bęcki od kogoś, kto jest od niego lepszy i z płaczem wykrzykuje, zobacz, ja ci pokażę w piątek, to dostaniesz, prawda? Przyjdę z Iwanem i Helmutem i tam ci zrobimy tak dalej. No to tak wygląda Donald Tusk. No, niepoważny człowiek, który nie przygotował się pewnie z lenistwa, nie wiem. No, wszyscy się zastanawiają, cała jego strona polityczna prawda, boleje nad tym, że się skompromitował. Jak może się taki polityk tak skompromitować? Nie mam pojęcia, ale myślę, że panie Donaldzie, trzeba po prostu pracowicie i systematycznie przygotowywać się także w polityce do różnych występów. To jest ciężka praca. To nie jest tak, że każdy ma talent i od razu sobie złoty chłopiec poleci. Jak było taflonowo, miał pan 100% mediów za sobą i wielu innych podszeptaczy. 100 lat panu śpiewano, to było wesoło. Ale to może dlatego... teraz jest normalnie i trzeba się przygotowywać do debaty. Ale to może dlatego,
dlatego, panie ministrze, że nie było prezesa Kaczyńskiego w tej debacie, a Donald Tusk mówi, że to jedyny dla niego poważny przeciwnik. No to jak widać, z tymi mniej poważnymi, jeżeli on tak uważa, dostał bęcki, bo nawet ci inni go pobili. A ja mu odpowiedziałem, zaproponowałem mu w piąteczek, pan chce rozmawiać, proszę bardzo, jeden na jeden w koszykówkę sobie możemy pograć, bo nie wiem, czy z panem jest sens rozmawiać na inne a tematy, chociaż... w Warszawie w koszykówkę? No jest, no akurat w kosza to jest łatwo, bo na jednego kosza jeden na jeden się gra, więc można tam gdzieś znaleźć, no. Nie jest aż tak źle. Natomiast ja mówię o porządnych inwestycjach, panie redaktorze, bo Warszawa, stolica, potrzebuje dużą halę sportową z prawdziwego zdarzenia. No nie ma takiej. Jest w Łodzi, jest w Katowicach, jest w wielu innych miastach, a w Warszawie nie ma. Konkretne zaproszenie dla Donalda Tuska na koniec tej rozmowy. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, jedynka Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję, panie.